Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest aktorka Teatru Polskiego Izabela Bukowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Spotykamy się co do 108 urodzin teatru, założenia teatru, na których, zgadza się, na których upamiętnienie zostaną przeczytane wspomnienia odnośnie Arnolda Szyfmana, założyciela teatru. Proszę mi powiedzieć, co zobaczymy w tych wspomnieniach? Czy zobaczymy, jakim był człowiekiem Arnold Szyfman, jakim był artystą? Dużo ludzi go wspominało. Tak, ja myślę, że to będzie bardzo interesujący salon poezji, zwłaszcza dla osób, które interesują się teatrem, interesują się również Teatrem Polskim konkretnie, ale również historią teatru i tego, jak to wyglądało no właśnie 108 lat temu. Są tam wypowiedzi właśnie między innymi Niny Andrycz, jak również innych aktorów, którzy byli angażowani przez Arnolda Szyfmana. Bardzo fajne, bo takie bardzo osobiste, bardzo, powiedziałabym, prywatne wglądy, jak to wyglądało pierwsze spotkanie z dyrektorem, angaż, praca, nawet garże są podane, dosyć zabawne jest. A odnośnie naszych współczesnych czasów, to bardzo proszę, jakbyśmy mieli takie garze, po 13 tysięcy złotych jako garza, proszę bardzo, bo właśnie wtedy teatr polski miał same sławy i tak Arnoldowi Szyfmanowi udało się przyciągnąć te znamienite postaci. No i właśnie charakterystyczne było to, że im bardziej był ktoś znany i ważny, tym wyższą garzę miał, tym się teatr też szczycił. Ale to oczywiście nie tylko o tym, bo to jest taki temat poboczny. Natomiast o Arnoldzie Szyfmanie tak, jako o człowieku, jako o dyrektorze, jako o biznesmenie, bo o nim się mówiło, że był świetnym biznesmenem, że dzięki jego zaangażowaniu teatr powstał, funkcjonował. Zresztą nie tylko ten teatr, bo on potem się zajmował Teatrem Wielkim, jaki był taki moment, gdzie był dyrektorem 5 teatrów w Warszawie. Także to wszystko jest tam opisane. Są, to jest ciekawe, bo są podane przykłady, to nasi koledzy wypowiadają się w imieniu tych postaci, tych osób z tamtych czasów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Także jest on bardzo pokazany tak wielobarwnie i powiedziałabym uczciwie, że zarówno te wyrazy zachwytu, jak i kontrowersyjne, powiedziałabym, wypowiedzi, na przykład pana Jaracza. Uważam, że to jest bardzo, bardzo interesujący salon poezji, na pewno bardzo potrzebny. Dla mnie osobiście również bardzo ciekawy. Ja jestem w Teatrze Polskim od roku 96 i to jest mój pierwszy, jak do tej pory jedyny teatr. Zostałam tam zaangażowana przez Andrzeja Łapickiego. No i kiedy w tym 96 roku się pojawiłam w teatrze, to się odczuwało jeszcze właśnie taką atmosferę tamtych czasów takich eleganckich. Zespół był też, no ja byłam świeżą, młodą aktorką, zaraz po szkole. Był pan Leszek Ordon, była pani Stankówna, Wiesio Michnikowski, pan Wiesław Gołas. No takie sławy i też niesamowite podejście tych osób było do takich młodych ludzi jak ja, że ja zostałam otoczona od razu opieką i takim wsparciem, ale też bywały niełatwe sytuacje, powiedziałabym takie nawet zahaczające o XIX wiek, jakiejś konkurencji, co było też interesujące, bardzo ciekawe. No ale też ten teatr, tak jak za Arnolda Szyfmana, tak jak on go stworzył i tak jak zresztą nawet w mojej wypowiedzi jest to w tym salonie, że to był taki teatr, który był domem. Że to było królestwo sztuki, ale też to był nasz drugi dom. No dla mnie to nawet powiedziałabym, że w pewnym momencie stał się pierwszy, ponieważ ja byłam tutaj obca w tym mieście, pochodzę z Poznania, to przyjechałam tutaj na studia, już tu się osiedliłam, a tutaj się spotkałam z taką życzliwością i opieką i serdecznością, jak w takiej cudownej aktorskiej rodzinie. Mhm. Wiedziałam też, że cokolwiek się działo w moim życiu prywatnym, waliło się, paliło, jak to się mówi, to w teatrze zawsze miałam osoby, które były życzliwe, na które można było liczyć. Dyrektor był jak trochę jak ojciec taki,
życzliwy, serdeczny, czasem surowy, ale opiekujący się każdym z nas i wskazujący drogę każdemu z nas. Ja się cieszę ogromnie, bo w tym momencie, kiedy zostałam zaangażowana przez Andrzeja Łapickiego, to też doświadczyłam takiej ogromnej życzliwości ze strony dyrektora Łapickiego, który od razu dał mi możliwość grania różnych ról, że ja też czułam, że jestem taka zaopiekowana i że się rozwijam jako aktorka, że mam różne możliwości, różne propozycje, różni reżyserzy, różne role. To oczywiście no, to się nie spotkało z aprobatą niektórych kolegów, koleżanek wtedy, co było naturalne. Przyszła nowa młoda aktorka, nagle gra wszystkie role. Także tutaj były te różne śmieszne sytuacje, które powiedziałabym, mogłyby zahaczać o pewne relacje XIX-wieczne. Natomiast pamiętam też, że co było niesamowite, wtedy zespół był ogromny, bo to już nie pamiętam, czy to było 80 czy 100 osób, samych aktorów na etatach. Rozpoczęcie każdego sezonu odbywało się na widowni. Myśmy wszyscy tam siedzieli, każdy nowy aktor, młody człowiek, tak jak ja wtedy, był witany przez cały zespół. Siedział zarówno zespół aktorski, jak i zespół techniczny, także właściwie cała widownia była, cały parter niemalże był zajęty. I to było przeżycie ogromne, bo dyrektor przedstawiał taką osobę. Trzeba było wstać, wszyscy się witali, bili brawo, ale to było też stresujące. No plus no takie, pamiętam, takie zasady panowały, że jak przychodził młody człowiek do teatru, to no musiał znać, no to jest oczywiste, wydaje się być oczywiste, ale nie jest oczywiste tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Trzeba było znać nazwiska wszystkich kolegów, trzeba było się orientować, jak nazywają się też koledzy z działów technicznych. No i obowiązkiem każdego młodego takiego aktora, który przyszedł, było przywitanie się z każdym z pracowników, z kolegów przede wszystkim aktorów, przywitanie się, przedstawienie. No i tak nas koledzy z takim namaszczeniem witali. To były też czasy, kiedy myśmy się spotykali bardzo często, bo to nie były tylko próby, to nie były tylko spektakle, ale bardzo często zostawaliśmy po spektaklach, dyskusje, fantastyczne dyskusje o sztuce, o teatrze, o życiu. Każde święta to też były takie bardzo rodzinne. Nie wyobrażałam sobie, żeby pojechać do rodziców, a wcześniej nie podzielić się opłatkiem z moimi garderobianymi, które zawsze przygotowywały jakiś poczęstunek z kolegami. Dyrektor nas wszystkich zbierał na scenie i też dzielił się z nami opłatkiem. To niesamowite to było. Ja miałam takie poczucie, że to jest mój dom. Jak potem wyszłam za mąż, jak urodziłam pierwsze dziecko, drugie dziecko, to też no, atmosfera była taka, że pamiętam, ja do 6. miesiąca grałam. Potem była przerwa też wakacyjna i 2 tygodnie po urodzeniu stałam z powrotem na scenie, bo była premiera, byłam potrzebna. I to było niesamowite, bo moje dziecko malutkie było ze mną w garderobie. Garderobiane bądź koleżanki aktorki opiekowały się moim maleństwem. Ja właściwie świeżo po tym, jak trzymałam, tuliłam w rękach moje dzieci, wskakiwałam na scenę i grałam na przykład Matkę Boską. To było niesamowite. Rzeczywiście niezwykłe przeżycia. Tak. A ja jeszcze chciałam wrócić do tej trochę rywalizacji, o której pani powiedziała. Czy rzeczywiście to jest taka zazdrość w aktorach, że ktoś ma lepszą rolę i stworzą się na przykład takie gdzieś zakulisowe plotki, podszepty? Rzeczywiście jest taka atmosfera? To wolałabym może nie wnikać w ten temat za głęboko. Natomiast może powiem tak, że to jest ludzkie. No, każdy z nas, jakiejkolwiek by pracy nie pracował, czy do korporacji pójdzie, czy będzie pracował w teatrze, czy będzie pracował gdziekolwiek indziej. To jest tak, że każdemu zależy na tym, żeby pracować, żeby mieć poczucie satysfakcji, żeby się rozwijać. Nie każdemu jest to dane, nie każdy może, bo są różne okoliczności, bo się nie zawsze nadaje, albo nie ma takiego właśnie nastawienia, że właśnie ma ten ktoś gdzieś spróbować czegoś, na przykład do czego pozornie się nie nadaje. Więc może teatr jest taką figurką czasem, bo jest takim, jakby to powiedzieć, no te wszystkie sytuacje, które doświadczamy w każdej innej pracy, tutaj może one są bardziej zintensyfikowane i widoczne.
że faktycznie każdemu zależy na tym bardzo, żeby być na scenie, żeby grać, żeby być w kolejnym spektaklu. Dla mnie niesamowite osobiście było to, że ja kiedy wybierałam ten zawód, sobie pomyślałam, że to jest takie piękne miejsce, gdzie można podzielić się sobą, z tym drugim człowiekiem, który jest po tej drugiej stronie. Można go rozśmieszyć, można wzruszyć, można poruszyć. I że najpiękniejszą nagrodą to jest to podziękowanie widza z drugiej strony, która albo się śmieje, albo jest wzruszona, albo mówi, o, to było wyjątkowe wydarzenie dla mnie, ten spektakl. Pamiętam, jak poznałam mojego męża, który nie jest aktorem i zabawne było to, że właśnie on miał taki punkt widzenia, pewnie wielu osób, że właśnie co wy tam robicie? Wychodzicie się, bawicie na scenie, że to właściwie nic nie kosztuje, że co to za wysiłek. Dopiero potem właśnie, jak zobaczył to z bliska, ile nas kosztuje to pracy, przygotowanie spektaklu, próby, że to tak naprawdę to jest zawód, który pochłania na wielu poziomach, bo zarówno na fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym, na każdym można by powiedzieć. Jaki to jest też stres, jak przychodzi premiera i radość, i ekscytacja, ale również i stres. I nas to tak naprawdę kosztuje, niezależnie od tego, czy my się dobrze czujemy, czy nie, czy nam się coś w życiu dzieje pozytywnego, czy niepozytywnego, musimy wyjść na scenę i zagrać. Show must go on. I że ten widz właśnie po drugiej stronie, który jest, nie ma prawa odczuć zarówno tego, czy to jest ciężka praca, która nas kosztowała przygotowanie tego spektaklu, czy właśnie się pokłóciłam z koleżanką za kulisami na przykład. Pamiętam na przykład też już nieżyjącego pana Janusza Zakrzyńskiego, który mnie otoczył taką opieką, podobnie jak podobnie jak Hania Stankówna, jak Leszek Ordon, jak jeszcze parę innych osób. I pamiętam, graliśmy jedne aktówki, które reżyserował Andrzej Łapicki, Fredry, jedne aktówki Fredry. I pan Janusz grał mojego ojca, to się rzecz się działa, szlachetka polska, ja córka jego. I pamiętam, on przede mną wchodził na scenę, ja sobie chwilę wcześniej zeszłam w kulisy, żeby już się przygotować do swojego wejścia. I patrzę, a pan Janusz stoi tak za tylną kulisą zupełnie i tak przytula się do ściany. Bardzo to dziwne było. Miał rękę położoną na ścianie, twarz przytuloną. I on tak jak mnie zobaczył, mówi, o, dzień dobry, już jesteś. Ja mówię, no tak. Mówię, a co pan robi, panie Januszu? I powiedział coś tam nie bardzo wzruszyło wtedy. Mówi, witam się z kolegami. Bo w tym teatrze się czuje tę atmosferę, tych kolegów, te energie, które, tych osób, które były, a już z nami nie ma, a mnóstwo właśnie swojej energii tutaj zostawili. Czuje się ich obecność. Nawet w przypadku Arnolda Szyfmana pamiętam, że kiedyś była taka zabawna sytuacja, bo zabawna, niezabawna, zależy jak kto na to spojrzy. Mieliśmy, jakaś była impreza wynajęta, teatr był wynajęty, hucznie się to odbywało i pamiętam, stali panowie strażacy, jeden do drugiego, mówi, to starsi panowie. Oho, ale się dzieje. No, gdyby to Szyfman wiedział, to by się w grobie przewrócił. I w tym momencie jego wielki portret, który wisiał w korytarzu, spadł. No i oni skończyli żarty na ten temat. Jakby pan Szyfman wszystko słyszał. Tak, ja mam wrażenie, że on tak, że ten Teatr Polski to było jego takie ukochane dziecko. I że ja wierzę w takie rzeczy, że on gdzieś tam ze światów się opiekuje swoim teatrem nadal. I nami. Dobrze, jeszcze powiedzmy, kto uczestniczy w tym salonie poezji, bo zbiór aktorów jest dość duży. Pani Katarzyna Skaryżanka, pani Ewa Makomaska, Przemysław Wyszyński, tak, który otoczył opieką artystyczną tak jest. Cały salon poezji. I kto jeszcze? Nie wymienię wszystkich, bo w tej chwili nie mam przed sobą oczywiście listy nas, kolegów, natomiast no, prawie cały zespół występuje. Tam jest tyle ciekawych fragmentów różnych. Myśmy nawet rozmawiali, że to byłoby fajnie może podzielić to na odcinki, bo w trakcie pracy to musieliśmy część materiałów rezygnować z nich, żeby to za dużo nie było, a musieliśmy rezygnować z bardzo interesujących fragmentów. No ale między innymi jest też Tomek Błasiak, Marcin Jędrzejewski,
ogromny zespół. Marta Dąbrowska, kto tam jeszcze? Ewa Makomska, nie wiem, czy pani wymieniała. Tak próbuję. Max Rogacki, Dominik Łoś, Ania Cieślak. To tak myślę, przebiegam, kto tam jeszcze? Paweł Krucz. No sporo, sporo nas jest. Właściwie praktycznie prawie cały zespół jest w to zaangażowany. I jak to będzie wyglądało scenograficznie? A to właśnie jest pytanie do Przemka, bo z racji tego, że my to nagrywamy online, no to wszystko jest w takim stylu klasycystycznym, powiedziałabym. A to się też bardzo dobrze wiąże z Arnoldem Szefmanem, bo on zresztą w tych materiałach też jest, że on był bardzo wyczulony miał bardzo dobry gust i na estetykę, na dobry ubiór, na dobre zachowanie, dobre maniery. No to jeszcze te dawne, dobre czasy, tak bym powiedziała. Dobrze, w takim razie jeszcze poinformujmy, że czytanie będzie dostępne od 30 stycznia do 7 lutego. Będzie można zakupić bilet na stronie Teatru Polskiego w cenie 3 zł, także okazja jest, żeby poznać trochę historii, zagłębić się z nią i ukochać teatr, myślę. Tak, i myślę, że to jest bardzo fajna okazja. Ja serdecznie wszystkich zapraszam i polecam ten salon, szczególnie ten salon poezji, bo oczywiście możemy sobie różne rzeczy przeczytać na temat Arnolda Szefmana, możemy poszukać czy w Wikipedii, czy kupić sobie książkę, natomiast będziemy mieć żywych ludzi, aktorów, kolegów, którzy te słowa tych wielkich, wspaniałych osobowości tamtych czasów przekazują przez siebie. Osobiście to jest zawsze ciekawe. I na pewno, znaczy ja kocham czytać książki, ale myślę, że taki żywy przekaz jest zawsze bardzo interesujący i serdecznie wszystkim polecam. Dobrze, dziękuję. Zapraszamy do Teatru Polskiego, na stronę Teatru Polskiego. I co? Dziękuję pani za spotkanie.